Rzadko cokolwiek jest w stanie mnie zaskoczyć. Gra, o której wam powiem, jest tak zła, że miałem wrażenie, że to wszystko mi się przyśniło. Ale przecież siedzę i ściskam to pudełko jak ważka G maczetę. The Sniper 2 wprowadziło mnie w nielichy błąd. Początkowo myślałem, że to może druga część przygód Snipera, ale nie. Więc dlaczego Sniper 2? Ano dlatego, że pierwsza część pokazała się jeszcze na pierwsze PlayStation i było to tylko w Japonii. Wiecie, że tam graficznie wyglądało to lepiej niż w tym chujstwie, ale o tym później. Pytanie, po chuj wydawać drugą część, jak gracze nie mieli szansy zapoznać się z częścią pierwszą? Gdzie tu logika? Poczułem się zagubiony jak Rudy przed kamerą. Gra została wyrzygana w 2004 roku w Ameryce. Zanim powiecie, że w 2004 roku to w ogóle gry były na drewnianych deseczkach wypalane gwoździem, powiem, że w tym roku pokazały się chociażby Doom 3, pierwszy Killzone, że o Snake'i też nie wspomnę. Gra rozpoczyna się streszczeniem historii części pierwszej. Poznajemy bohatera, jakąś labadziarę i ich wesołe snajperskie przygody. Następnie renderowane intro. Oto jedzie se snajper i ta labadziara różowym Cadillaciem i patrzą, a tam murzyn, normalnie murzyn udaje semafor. Coś tam gadają i w końcu jakieś 2 km dalej się zatrzymają, no i wracają po murzyna. Jadą sobie dalej i gadają. Murzyn się śmieje, ale nikt oprócz niego się nie śmieje. Widocznie nic śmiesznego nie powiedział i chyba miało to być śmieszne, ale śmieszne nie było wcale. Jest to chyba jeden z najnudniejszych renderów świata. W końcu murzynowi coś burczy w brzuchu, a może pierdolną bąka z kleksem. Nie wiadomo. Postanawiają zatrzymać się na żarcie. Następuje ekran tytułowy, który znienawidzicie do końca trwania tego odcinka, ale nie uprzedzajmy faktów. Głównego bohatera odtwarza gościu o swojskim nazwisku Schwab. Janek Schwab. To chyba główny bohater niemieckiej wersji filmu Czterech SS-manów i Owczarek Niemiecki. I potem dumne logo twórców Midas, które swym dotknięciem zamienia wszystko w rzadkie, bulgoczące gówno. O ile renderowane intro odrzucało, to już cutscenki na silniku gry to wyższa szkoła chujangi i oszołomstwa. Tutaj dochodzimy do momentu, w którym widać, że gra na PlayStation 1 wyglądała lepiej niż na PlayStation 2. Jak to kurwa jest możliwe? To jest w ogóle możliwe? Gra zaczyna się, jak nasi bohaterowie wpadają na jakiegoś siwego ciula, po czym nasz główny bohater stwierdza rozkosznie, że śmierdzi dokładnie jak on. Myślę, że każda niunia chce usłyszeć tekst od swojego faceta, że śmierdzi jak jakiś przydrożny randomowy menel. Dobra, coś tam zamawiałem do żarcia, murzyn idzie, jakby szedł na obrzezanie, bo no, niby girami porusza, ale podłoga nie chce współpracować. No i zaczyna się pierdolenie, jakby każdy z bohaterów pretendował do głównej roli w Dinner Date 2. Teraz posłuchajcie tego nacechowanego emocjonalną głębią głosu labadziary. Harry! Harry! Prawie słychać, że jest wystraszona, zmartwiona i w ogóle przejawia się tutaj całe spektrum emocji. Padają strzały. Każdy spierdala oprócz murzyna, z którym nie współpracuje podłoże i tym razem niby się cofa, ale coś nie idzie w dobrym kierunku. Gra zajebiście zachęca do badania, co będzie dalej, co? Murzyn ogólnie jest jakiś jebnięty. W kolejnej scenie, no co on kurwa robi z tymi rękoma? Strzela handjoba dwóm niewidzialnym pajacom? Wrogowie też mają jakieś drgawki, co ma chyba symbolizować strzelanie z karabinu? To może jakiś ogień na końcu lufy? Byłoby to odpowiednie? Nie? Okej. No dobra, potem laska strzela z karabinu i nawet cycki jej podskakują, ktoś rzuca granat i w epickiej eksplozji granatu szlak trafia stolik i lekko smala jakąś szmatę na przyczepie. Kurwa, po granacie powinna być dziura wielkości dupska Nicki Minaj po pierdoleniu wora kartofli. A tu nawet butelki z ketchupem są granatoodporne? Dobra, nieważne. Tym razem murzyn pokazuje, jak się nie powinno biegać w grach wideo, potem strzela blowjoba niewidzialnemu pajacowi i dodatkowo jeszcze dochodzi masowanie niewidzialnych jaj. Dobra, przechodzimy do gry. Emocje jak na karuzeli z Tesco, co?
Zasadniczo celem naszym jest strzelanie snajperem do oddalonych celów. Wybieramy pory dnia, gdzie chcemy stać. No pięknie, zaawansowana technologia. Namierzam pierwszego blond cwelucha, BAM! Gościu pada, a ja dostaję epicki replay mojej wiekopomnej akcji. Koniec poziomu pierwszego. Jak to koniec poziomu? Minuta grania, 10 minut cutscenek i kurwa koniec poziomu? No mam nadzieję, że tych poziomów jest co najmniej setka, bo inaczej to się grubo wkurwie, że wydałem na takie gówno moje ciężko zarobione pieniążki. Drugi poziom to pokaz kreatywności i progresu trudności, czyli mamy strzał do gościa, który biegnie. Zajmuje to jakieś 7 sekund. Druga misja zaliczona, Murzyn się cieszy i znów wali handjoba, a tym razem z camshotem w oko. Misja 3 to ta sama miejscuwa i gościu, co wychyla się zza kontenera jak jakiś menel spod Lidla, co wyrasta spod ziemi i chce odstawić wózek za 2 zyle. Tylko teraz jest trudniej, bo mamy tylko jedną kulę. Spierdolisz, to powtarzasz poziom, więc maksymalne skupienie objawiło się zaciśniętymi pośladami i próbą wetknięcia swojego języka w ucho. Udało się. Murzyn, jak to Murzyn. I mamy epicki wybuch jakiegoś gówna. Myślę, że ten wybuch powinni stawiać za wzór autorzy takich hitów jak Call of Duty czy Battlefield 3 czy tam 4. I tutaj mamy najbardziej debilną cutscenkę złożoną z całkowicie przypadkowych scen. Jakby to wyglądało w rzeczywistości? Uważaj, ziom! Tak czy tak, po tej zacnej misji dostajemy napisy końcowe? Że co kurwa? No bez jaj. Napisy końcowe trwają jakieś 2 minuty. Jest logo Midas Kutas. Znaczy co, skończyłem już tą grę? Nie. Zanim przejdziemy do następnego poziomu, musimy ponownie obejrzeć to same intro ze Szwabem. Co tu się kurwa dzieje na Trygława i Swaroga? I kolejna scenka ociekająca detalem i nieprzymuszonym realizmem z lektorem, który wciągnął gigantyczną krechę kolumbijskiego towaru. Tak czy tak okazuje się, że jest tam jakiś narkotyk... Zresztą kurwa, co ja wam będę opowiadał fabułę. Dobra, lecimy dalej. Ta scenka uświadomiła mi jedną poważną rzecz. Wszyscy w grze posiadają chorobę sierocą, dlatego gibają się w przód i w tył. Dobra, nieważne. I kolejna misja, bardzo ważna. Trzeba zabić jakiegoś barona, który coś tam, takla plakla. Na tą wiekopomną, arcyistotną misję nasz bohater zabiera jedną kulę. Że co kurwa? Jedną kulę? Czy tak postępują ludzie normalni? Normalnie kurwa nie wierzę. Muszę zasięgnąć opinii eksperta. Memory. Find. Halo? No siema, co tam? Poczekaj chwilę. Co jest, kisiel? Majorze, przedarli się, cały batalion, mają czołgi, helikopter i niedźwiedzie na łańcuchach, co robimy? Weź chłopaków i ukryjcie się tam za krzakami. Ja się tym zajmę. Jak to? Sam? Nie, kurwa, nie sam. Rzucę w nich komórką z energiem na słuchawce. Kurwa, zanudzi ich swoimi historiami o durnych gierkach. Jasne, że sam. Śmigaj. No, co tam? Siema Kopyto, słuchaj, mam takie pytanie do ciebie. Czy ty na misję to bierzesz trochę więcej amunicji, czy zazwyczaj popierdalasz z jedną kulą jako szołą? Ta. No, przypominam sobie kiedyś, powiem ci, jedną kulą mi się udało taki numer wycisnąć. To było w 63 roku chyba w Dallas. Ale nie myśl o tym. Tak, ogólnie ja biorę... Zawsze mało kul, bo po co? Nie lubię marnować po prostu kul.
Zazwyczaj strzelam tak, żeby jedną kulą położyć 10 albo 20. Także to nic dziwnego. Dobra, słuchaj, muszę kończyć, bo no jestem tutaj lekko zajęty. Odezwę się, Darka. Siur nie ma kiedy dzwonić. Kisiel, wodą! Cała ta scena trwa jakieś 8-10 sekund. Koniec poziomu i znowu napisy końcowe. I potem znowu intro ze Schwabem. Kurwa, a chciałbym powiedzieć, że żartuję, ale to prawda. Znowu scenka z klubu chorych na chorobę sierocą i kolejna misja, która trwa 8 sekund i napisy końcowe i znowu, kurwa, intro ze Schwabem. W kolejnej scence Murzyn trzyma w rękach niewidzialną końską pałę. Znów pokaz choroby sierocej i misja tym razem jakiś klub, mamy dwa naboje, przy czym jeden musimy poświęcić na wszczęcie alarmu i mamy tylko jeden strzał, aby zabić tam jakiegoś osła. Misja zaskakuje długością, jakieś 20 sekund to wynik godny lepszej sprawy. Potem... Kolejna misja zaskakuje pomysłem. Trzeba przestrzelić koła jadącej limuzyny, a następnie rozwalić wybiegającego z niej Fagasa. Z powodu skomplikowania rozgrywki, czas potrzebny na jej ukończenie to jakieś 32 sekundy. I cutscenka z gościem, co śmierdzi, który przeciąga linę z jakimś niewidzialnym przeciwnikiem? Wierzcie mi, że ta scenka dziejąca się w jakiejś śmierdzącej drewnianej chacie, pokazująca dwoje postaci, które mówią bez otwierania ust i cierpią na chorobę sierocą, trwa jakieś 2,5 minuty. W trakcie których podnosi tętno niespodziewane zbliżenie na wiatrak. A potem... Nasi dwaj weseli, przygłupi, pojebani bohaterowie docierają do fabryki narkotyku. Naszym celem jest arcyważne zadanie, zestrzelenie wszystkich kamer naokoło tej przechuj ważnej fabryki. Ponieważ kamer jest 6, zajmuje mi to jakąś minutę. Na koniec pojawia się tajemniczy śmierdziel. Kolejna misja obfituje w zaskakujące wydarzenie. Oto Murzyn dostaje kulkę i w epickim bullet time pada na ziemię, jakby został jebnięty wielkim nabrzmiałym końskim zaganiaczem w pysk. Okazuje się, że Murzyn był jakimś szpiclem czy chuj tam wie co, a następnie naszym zadaniem jest ukaranie złego snajpera, co strzela do Murzynów. Misja zajmuje troszkę jakieś 1,5 minuty, bo snajper sprytnie przemyka pomiędzy kontenerami, jak moja sąsiadka, gdy wisi jej nad głową komornik. W końcu trafiam go, a Murzyn leży i pierdoli, a w końcu umiera. Zresztą, kurwa, skąd oni wiedzą, że umarł? Nie rusza ustami, postacie nie mrugają, więc oczu nie zamknął. Śmierć jest jedynie pokazana jako gwałtowne wygięcie szyi w lewo. No ja pierdolę. Jako, że Murzyn już nie może, nasz główny bohater łapie za faję niewidzialnego pajaca i szykuje się do zemsty. Okazuje się, że w fabryce jest straszna rakieta z tym wiecie z czym. I musimy ją powstrzymać. Cutscenka kończy się ujęciem w stylu Michaela Baya, jak nasi bohaterowie skaczą w przepaść. Nasze zadanie to oczywiście powstrzymanie rakiety.
Misja zajmuje jakieś 25 sekund, z czego 10 poświęcacie na znalezienie celu. Widzisz? Pan Szwab. Przy sejwowaniu bohater mówi, że czas na ostatnią misję? Last stage. To assassinate the devil. Że co kurwa mać proszę? Ostatnia misja? Ostatnia misja to zabicie uciekającego szefa mafii, który biegnie jak jakiś pokręcony lumbago osioł. Czas operacyjny tejże misji, jak masz dobrego cela, to 10 sekund. Goście mówią, że zajebiście, że tam pokonali, że tam kogoś zatrzymali. Śmierdziel gdzieś idzie, wjeżdżają napisy. Dziękuję ci, Midasie Kutasie, że za 12 razem pokazujesz inne napisy końcowe. Tak, kurwa, to było mi potrzebne, żeby tym razem ci wszyscy, co pracowali przy tej gównianej grze, dostali inną listę płac. Super, jesteście zajebiści i wielkie końskie zaganiacze już lecą w wasze gardziele. Cóż mam powiedzieć, jeśli odejmiemy intro, napisy końcowe, cutscenki, czas ukończenia gry to jakieś 4-5 minut. Kurwa, no nie wierzę. Poważnie, myślałem, że to mi się przyśniło, ale nie. Przecież mam tą grę w dłoni. Gra po każdej misji napierdala tą samą listą płac i tym samym intrem, abyś nie czuł się wydymany w dupę jak jakiś Justin Bieber w Guantanamo, że kupiłeś grę na 4 minuty. Midasy Kutasy powinny zapierdalać na galerze po wsze kurwa czasy do końca życia. Nie wiem, czy można to w ogóle nazwać grą. Grafika wygląda jak sprzed czasów pierwszego PlayStation. Dialogi to jakiś śmiech. Cutscenki są w chuj długie i wyzywam każdego do obejrzenia ich wszystkich bez przewijania. Zobaczycie, co to ból, kurwa. Animacja postaci, kurwa, jaka animacja postaci. Nawet gdybym miał walić na oślep moją fają w klawiaturę, to bym lepszą grę zrobił niż to. Ja pierdolę, o co chodzi? W ogóle dlaczego ja gram w takie chujstwa? Czyżby już do końca mi odjebało? I na koniec epicki fanart mojej osoby wykonany przez Damiana Zięciaka, którego ostatnio odwiedziłem w związku z propozycją zasubskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że kolejne fanarty będą równie ciekawe, oczywiście mnie, a nie tego geja energeja.